Cześć, tu Kinga. Witam Was na moim kanale Ekokreatywna. Dzisiaj się bardzo, bardzo cieszę, bo będzie, wydaje mi się, że bardzo ciekawy filmik. Zapraszam Was na haul lumpeksowy z Vive Profit. Częściowo, większość rzeczy tutaj będzie z Vive Profit, ale też jakieś tam będą pojedyncze rzeczy z innych źródeł. Chyba dwie. Będzie to filmik połączony ze stylizacjami w stylu Chanel, inspirowanymi kolekcją jesień-zima 2024-2025. To jest ta Ready to Wear Collection, której przebitki teraz będę Wam tutaj wrzucać. Bardzo, bardzo ostatnio inspirują mnie kolekcje Chanel, gdzie co, ja nie wszystko lubię w Chanel, tak szczerze. Niektóre takie garsonkowate, sztywnawe rzeczy średnio mnie podniecają, że tak powiem, ale są rzeczy w tym stylu, które bardzo mi się podobają, na przykład perły. Ja używam, słuchajcie, pereł ze swojej kolekcji takich rzecznych, ale mam też jeden naszyjnik, który Wam zaraz pokażę, oryginalny vintage. No i w tym roku, w zeszłym roku też bardzo piękna była kolekcja zimowa właśnie. Bardziej podobają mi się, słuchajcie, te zimowe kolekcje, co ciekawe, a może dlatego, że ostatnio jest moda i Chanel wykorzystuje dużo pięknych dzianin albo tkanin tweedowych, ale takich miękkich, takich lekko oversize'owych, takich otulających. Nie właśnie takich sztywnych, biurowatych, że tak powiem, tylko takich bardzo przyjemnych, takich wręcz zmysłowych, powiedziałabym, i w wyglądzie, i bardzo przyjemnych do noszenia. I oczywiście, jeśli znacie ten kanał, to wiecie, a jeśli nie, to się dowiecie, że używam głównie rzeczy, właściwie prawie w 100%, rzeczy z naturalnymi składami, z dobrymi składami, rzeczy dobrych firm, także miejmy nadzieję, że jakościowo ten haul prawie że podejdzie, powiedzmy, pod Chanel. I od razu mówię, że nie będą to żadne odtworzone, konkretne stylizacje. Bardziej są to takie moje inspiracje, to co mi się bardzo podoba u Chanel. Kolorystyka, właśnie miękkość dzianin, użycie pasków, bo w tym roku właśnie też paski odegrały i odgrywają w ogóle w wielu kolekcjach, u wielu projektantów sporą rolę. Dużo się dzieje właśnie a propos kształtowania sylwetki, podkreślania talii z paskami i to mnie bardzo inspiruje. Ja bardzo lubię paski, mam dużą kolekcję pasków również. No i zobaczycie dzisiaj, myślę, że stylizacje właśnie inspirowane tym, co widzicie na ekranie. Bardzo podobała mi się kolorystyka, podobnie jak w zeszłym roku. Jest dużo takich pięknych różofioletów, takich lekko złamanych z brązami. Takich rzeczy w kolorze jesiennych kwiatów właśnie, które też mnie niesamowicie inspirują. No i mam nadzieję, że po prostu sprostam temu zadaniu. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, tymczasem zobaczycie też prócz nowych rzeczy, które oczywiście będą dla Was też dostępne, możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Będą też dostępne rzeczy, które miałam już wcześniej. Być może nie oddałam im sprawiedliwości poprzednio jakimiś stylizacjami, nie zaprezentowały się one aż tak ciekawie, a dzisiaj mam nadzieję, że zobaczycie ich pełny potencjał i być może będziecie mogli sobie też je zakupić, bo naprawdę są to piękne rzeczy, jakościowe, dobre składowo i właśnie w stylu Chanel. Także zapraszam na ciąg dalszy. Mam nadzieję, że będziecie mieć fajną zabawę. Zachęcam Was też do takich właśnie zabaw stylizacyjnych, bawienia się kolorystyką, modą, stylami. Zobaczycie też tutaj, tak jak było w przebitkach u Chanel, tak jak w wielu stylizacjach, pojawi się kapelusz. Nie taki kapelusz z wielkim rondem jak u Chanel, chociaż bardzo mi się podoba, ale nie mam takiego. Więc użyję też kapelusza w kolorze, który tutaj będzie pasować do wielu stylizacji, jakościowego oczywiście wełnianego kapelusza. No, tymczasem lecimy do konkretnych rzeczy, konkretnych stylizacji. Na początku pokażę Wam pewne akcesoria, które udało mi się kupić i pokażę Wam naszyjnik. Naszyjnik, który mam na sobie, otrzymałam od wspaniałej osoby. Jest to prawdziwy, oryginalny naszyjnik vintage od Chanel. Pokażę Wam może z bliska tutaj, jest piękny i w mojej kolorystyce. Ten naszyjnik wystąpi w wielu stylizacjach. Tutaj jest logo i tak dalej, zresztą wiecie, jak to z Chanel, można zawsze te wszystkie numerki sobie sprawdzić. Piękny, naprawdę przepiękny, z fioletem i różem taki. Także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego naszyjnika, no i no wiecie, to jest jednak prawdziwa perła modowa, no i też w pięknych kolorach, naprawdę kocham te kolory, jak wiecie. No i wystąpi również z mojej kolekcji, z ostatnich zakupów vintage torebka, piękna też w takich fioletach właśnie lekko jesiennych. Torebka vintage
wystąpią moje, tak jak mówiłam, moje naszyjniki. Słuchajcie, i ostatnio pokażę Wam też rzecz, którą udało mi się kupić. Tej rzeczy nie będę odsprzedawać, to od razu mówię. Oryginalną vintage wstążkę od Chanel z jedwabiu. Takie wstążki kosztują kilkaset euro, chyba około 200 euro albo więcej. Zobaczcie, to jest jedwab oczywiście, bardzo delikatny. To jest z jakichś starych kolekcji wstążka. Ja ją oczywiście odplamiałam, robiłam cuda, żeby wyglądała pięknie. Też wykorzystam dzisiaj tę wstążkę w stylizacjach. Bardzo ładne ma kolory i tak a propos tej stylizacji, którą teraz mam na sobie. No, także taka ostatnio z dobrym mi się trafiła. Pokażę Wam też w niektórych stylizacjach kapelusz nowy, który kupiłam de facto w Bochni. Filmik o Bochni będzie następny, ale no niestety musiałam go użyć dzisiaj. Jest to kapelusz, słuchajcie, od Parfois i 100% wełna. Tutaj są metki, zobaczcie. Także udało się, nowy kapelusz, musiałam go, wiecie co, był bardzo wymięty. Musiałam go odparować, musiałam go trochę wyczyścić, ale naprawdę jest nowy i widać, że jest bardzo super stanie, 100% wełna. Na mnie jest minimalnie za duży rozmiarowo ten kapelusz, więc może pójść dalej, ale super, że jest w kolorze fioletowym, bo jak zobaczycie, tu będzie sporo takich stylówek. No i oczywiście mam tutaj użyte moje torebki z kolekcji mojej, jedna jest od Kurta Geigera, taka ciemna, no i tutaj różne takie pikowane torebeczki w ostrych kolorach, które też nawiązują właśnie do tych takich mocnych akcentów, które były w kolekcji Chanel właśnie tegorocznej. Dużo było tam borda, możecie tu zobaczyć na przebitkach, ale były też takie właśnie jakieś róże, tweedy, były torebki w kolorach stroju też, też mi się to bardzo spodobało. Użyję pasków moich też z mojej kolekcji, także lecimy, słuchajcie, już ze stylizacjami. Pierwszy zestaw, który zobaczycie, to jest to, co mam na sobie, bo pewnie się zastanawiacie, co to za strój. Słuchajcie, kupiłam sobie na Vinted obydwie rzeczy, które mam na sobie. Rajstopy są moje. Są to takie właśnie jasno-liliowe w róże rajstopy, więc też mi się kojarzą właśnie ze stylem Chanel. Są na tyle dyskretne, że moim zdaniem ten wzór róż nie przeszkadza. Bardzo piękny mają kolor. Także słuchajcie, spódniczka od Reserved nowa, kupiona na Vinted. Naprawdę za niewielką cenę ją kupiłam, troszkę jest obcisła. No ale to będzie spódniczka, którą noszę do właśnie takich oversize'owych gór, więc się nie przejmuję. Troszkę ją przedłużyłam, wypuściłam zakład od spodu i przeszyłam taśmę na dół, bo byłam bardzo krótka, a ja jednak tak o te 2,5 cm wolę dłużej. No i sobie tutaj troszkę przesunęłam szwy, tak też o 0,5 cm, żeby nie była aż tak obcisła, bo nie lubię mieć takich obcisłych rzeczy na sobie, wiecie. Sweter jest też z Vinted i jest super składem, z alpaką, z moherem, z wełną, także naprawdę fajny składowo sweterek robiony ręcznie, taki oversized. No i będzie on tutaj w stylizacjach z paskami pokazany. Pokażę Wam oczywiście też torebkę. Mam dwie wersje, jedna jest z czerwonym paskiem, bardzo pięknym, który ostatnio sobie kupiłam. Czerwony pasek, bardzo jakościowy i do tego torebka jest różowa, ale to dlatego, że tutaj na swetrze też, jak widzicie, jest zestaw róż, taka fuksja mocna, żarówka lekko taka i czerwień. No i ten pasek tutaj właśnie tak jak u Chanel, te swetry, właśnie te dzianiny były tak pospinane pasami. Mi się to bardzo podoba. I w jednej z wersji, tej z różowym paskiem, z takim ciemnym paskiem, będę też miała moją szetlandzką pelerynę wełnianą. No i ona to już w ogóle jest taka mega vintage, ale fajnie tutaj kolorystycznie, jako takie nakrycie wierzchnie, myślę, że fajnie wygląda do tego. Powiem Wam, że nawet byłam w pracy, w szkole, w tym stroju już, bo ja lubię chodzić tak wesoło, tak optymistycznie do pracy. Wydaje mi się, że też jest to takie... taka trochę moja misja, żeby pokazywać te kolory, jak je łączyć też młodzieży, dzieciom, bo jestem nauczycielem między innymi plastyki, więc fajnie jest trochę tak inspirować dzieciaki, nie tylko te bluzy z kapturem i tak dalej. No, w każdym razie idziemy dalej. Mam teraz bez paska, a za to z naszyjnikiem, a tam w stylizacjach miałam taką broszkę z ptaszkiem kochaną, właśnie w kolorach też tutaj tego zestawu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii a propos tego zestawu, bo jest to taki bardzo wesoły, bardzo w moim stylu zestaw, ale pokażę Wam też różne tu rzeczy. Pierwszą rzecz, którą Wam też pokażę z tym zestawem, jest bardzo piękna kurtka
Słuchajcie, jest to taka dosyć duża rozmiarowo kurtka, 100% wełna, marki Lucia. Tutaj macie metkę. Tutaj jest, że wełna, widzicie? Virgin Wool. Jest to, słuchajcie, rozmiar niby 38, ale to jest bardzo oversize'owe. Przepiękny ma kolor. Bardzo mi się podoba ten kolor. To jest taka wełniana, cienka kurteczka w formie koszuli, bluzy. Według mnie do tego tu niebieskiego będzie fajna, więc ją tak przymierzę właśnie dla Was teraz. Świetna jest, naprawdę jest mega fajna. No i wiecie, wełna 100%, więc to się będzie naprawdę fajnie zachowywać. Można też oczywiście z pasem, ale to mi się podoba jako taki luźny strój właśnie, właśnie w stylu takiej koszuli zupełnie luźno narzuconej. No i pasuje do tego oversize, bo tutaj mamy wyraźnie taki luźny skrój tego swetra, no i fajnie mieć na to coś takiego luzackiego całkiem. No i tak, tak to wygląda. Mnie się podoba, uważam, że koszulo, kurtka jest po prostu śliczna. Myślę, że spokojnie L, nawet może XL by w to weszła rozmiar. Przepiękna rzecz, jak nowa, słuchajcie, ta wełna jest totalnie nic niezniszczona. Przepiękna. Nie wiem, jakim cudem ludzie oddają takie piękne rzeczy. Naprawdę to jest śliczne. Najpierw Wam pokażę z nowymi rzeczami stylizację w takich codziennych bardziej klimatach. Na końcu zobaczycie takie bardziej już wieczorowe, odjechane wieczorowe rzeczy. No to teraz lecimy, słuchajcie, do koszuli. Koszulę kupiłam bardzo fajną. Jest to koszula marki More & More w rozmiarze takim SM. Spokojnie M-ka wejdzie w to. Tutaj nie jest w ogóle wąska ta koszula, wręcz ja bym powiedziała, że na mnie jest trochę za duża, jest to wiskoza. Tutaj ma taką gumeczkę. Bardzo piękna jest ta satyna wiskozowa i super stan, naprawdę. Piękny kolor, właśnie zainspirowałam się tymi kolorami. I tutaj tą koszulę pokażę Wam do spodni aksamitnych, fioletowych. I to będzie właśnie tak z pasem, do środka koszula. Spodnie są takie luźne, jak właśnie te też w stylizacjach wielu Chanel. Do tego kontrastowy pasek, żeby to podkreślić. Wydaje mi się, że wygląda całkiem fajnie. I jeszcze pokażę ją Wam do spódnicy, która jest tutaj, którą Wam już pokazuję. Jest to piękna spódnica, niestety za duża na mnie, dlatego w tej stylizacji będę może wyglądała trochę jak ciocia Klocia. Chociaż stylizacja jest ładna, poprawna, ale naprawdę spódnica jest sporo za duża. Musiałam ją ściągać tak pasem, wiecie, i też po prostu jest taka długa i szeroka na mnie. To jest 100% wełna, słuchajcie, rozmiar 40. Tak, to jest taka eleczka. Piękna jak nowa spódnica w takim szarym kolorze. Taki materiał, zobaczcie, melanżowy, ciemnoszary, stan idealny i ma piękną kontrafałdę z tyłu. To jest głównie to, co mi się bardzo... i ma kieszenie też. Tylko są jeszcze zaszyte w ogóle, więc to jest naprawdę spódnica, no nóweczka, totalna nóweczka. No i nie wierzę, że w ogóle 100% wełna w takim stanie się zachowała. To jest jakaś vintage spódnica, ale w fajnym takim, nie za obcisłym, takim ołówkowym kroju właśnie z tą kontrafałdą, która sprawia, że ten dół jest taki ciekawy, taki ładny, inny, interesujący. Piękna spódnica, tutaj właśnie do tej koszuli wydawała mi się fajna, no niestety, no jak widzicie, jest tam bardzo dużo luzu. I zobaczycie jeszcze zaraz koszulę i spódnicę z marynarką i marynarkę też ze spodniami, bo mam teraz piękną marynarę do Wam do pokazania. I też ta miękkość tego aksamitu, ten kolor, znowu tutaj mi nawiązuje do tych chanelowskich stylizacji. Słuchajcie, marynarka marki WMN w rozmiarze XL, LXL. I to jest naturalny aksamit w takim cudownym wrzosowym kolorze. Zobaczcie, jaki piękny. No, jak nowy stan. Podszewka jest z wiskozy, 98% koton, czyli bawełna, i ma trochę elastanu. Wyglądam w tym trochę jak taka, no niestety. Mimo, że się starałam zrobić tą stylówkę tak, wiecie, z paskiem i taką stylizowaną, no to wielkość tej marynarki trochę ją dyskwalifikuje na mnie. Natomiast sama w sobie jest naprawdę śliczna, jak nowa i no naturalny skład, piękny kolor. Naprawdę, jak na kogoś to będzie, to jest w takim teraz modnym stylu właśnie, lekko dopasowanym w talii. Super, super piękna rzecz. Także wow. Kochani, jeszcze do tej koszuli pokażę Wam
stylizację z pięknym płaszczem, naprawdę pięknym. Udało mi się kupić taki płaszczyk i nie wiem właściwie jakiej jest marki, ale jest właśnie z takiej dzianiny tweedowej, co mi się bardzo podoba, grubej. 42 niby rozmiar, 38% wełny, 21% wełny dziewiczej, czyli to już mamy, Boże, 59%, 3% alpaki i mamy dodatek sztuczny, ale naprawdę, patrzcie, jaki piękny kolor jest tego płaszcza. On ma zatrzaski. Patrzcie, jaki piękny materiał, jaki kolor cudowny. Właśnie to mi się z tymi dzianinami Chanel mega kojarzy i to jest bardzo mi w dotyku. Jak zresztą no, świadczy o tym skład. Tu są właśnie takie na kieszeniach takie kokardki. Super prosty krój, bardzo przyjemna w noszeniu rzecz. No po prostu mega piękna rzecz. I do tego też mierzyłam taką stylizację ze swetrem takim właśnie wrzosowym moim w warkocze, który dodatkowo podkreśla tą taką mięciutką, dzianinową fakturkę i tą taką przytulność i ciepłość tych zestawów. Także taka piękna rzecz się trafiła w super składzie. No i naprawdę też mega stylu, bardzo mi się to podoba. Kurczę, wiecie co, naprawdę walczę ze sobą, czy sobie to zostawić. Ale z drugiej strony, no, wszystkiego się nie da zostawić. Ja też mam sporo rzeczy w tym stylu. No piękna rzecz, naprawdę piękna rzecz. Kolejny zestaw, taki w kolorystyce innej trochę tym razem. To będzie płaszcz, kurtko-płaszcz właściwie. I taka spódniczka w stylu Chanel. Ona jest w rozmiarze 38. I wiecie co? Spódniczka jest w super stanie, ma naturalną podszewkę. Niestety tą podszewkę troszeczkę zjadły mole. Natomiast spódnica jest w stanie bardzo dobrym na zewnątrz. Jest to taka SKM-ka. Trochę jest na mnie luźna, marka Zafiri. I myślę, że jest tam jakaś domieszka sztuczna. Natomiast generalnie ta spódniczka na pewno ma jakąś alpakę i wełnę w sobie, bo jest niesamowicie mięciutka i ma te włoski mają takie odczucie bardzo naturalne. Może to jest jakiś baby mohair w tym. Piękna kolorystyka, taka niebieskawa. Też były tam takie stylizacje z takimi niebieskimi swetrami, w takich jeansowych kolorach, więc to też mi się kojarzy i bardzo mięciutkie i przyjemne w dotyku jest to coś. Słuchajcie, to będzie zestawione z kaszmirowym sweterkiem i oczywiście z paskiem do tego. I do tego będzie kurtka. Słuchajcie, kurtka jest też mega fajna. Marka St. Oliver i zobaczcie, jaka piękna kolorystyka kurteczki jest. Ona ma w sobie trochę beżu, niebieski granat. No i naprawdę ten tweed jest śliczny kolorystycznie i też w bardzo dobrym stanie. Skład tej kurtki jest na pewno naturalny, natomiast wycięta jest metka ze składem. Ja jestem przekonana, że jest to wełna z, myślę, że z moherem. Być może też będzie jakiś drobny dodatek, ale sami zobaczcie, że na pewno to jest w większości, dużej większości wełna, bo ta kurtka w ogóle nie wygląda na to, żeby jakkolwiek była sztuczna. To naprawdę to jest jakiś pewnie też może max 5%, 2-5% czegoś sztucznego i to jest, trudno powiedzieć co, może wiskoza. Akurat no ciężko powiedzieć bez, ta podszewka jest taka mięsista bardzo. Piękna rzecz. No i zrobiłam taką po prostu stylizację, ta luźna kurtka, bo ona ma taki trochę, właśnie taki trochę oversize'owy krój, taka jest bez wcięcia. Taka kurtka płaszczyk, jak to właśnie powiedziałam. Bardzo fajny zestaw kolorów. Naprawdę tam może w stylówce trochę ciężko być widać, że to nie jest szare, tylko właśnie taki melanżowy niebieski. I torebkę Kurta Geigera tu użyłam. Taką, ona ma też niebieskie elementy, więc też mi się tutaj spodobała do tego, jak najbardziej. Od razu Wam przypomnę coś pięknego też, co mi się skojarzyło właśnie też z Chanel. Mam taki płaszczo-sweter od marka Keina z cudownym składem. To jest taki rozmiar bardziej L, może być od M-ki spokojnie. Na mnie jest taki, no, sporo duży. Ale M-ka, L-ka, XL-ka spokojnie. Słuchajcie, 27 Virgin Wool, wełna dziewicza, 21 alpaka, 17 mohair, 30 coś procent jest sztuczne dodatki. Natomiast no to jest projektancka rzecz, w pięknym stanie, przepiękna wełna, słuchajcie. No i przymierzam Wam to też w stylizacji, po prostu jako taki wierzchni element do takiej bardziej szarej stylizacji. Piękna rzecz, przypominam Wam, bo właśnie chyba wtedy
jakoś tak się śpieszyłam i ta rzecz się tak jakby nie pokazała z właściwej strony, ale jest to naprawdę mega jakościowa rzecz. Niestety ktoś ją wcześniej zarezerwował i nie sfinalizował transakcji, więc była trochę zablokowana, dlatego Wam teraz pokazuję, jest też to na Vinted wsadzone. Jest to rzecz projektancka, więc no wiecie, taki unikat, ale naprawdę w super stylu właśnie tych miękkich dzianin, takich piękne to jest. Słuchajcie, lecimy dalej. Ja teraz przy okazji pokazuję Wam coś, o czym zapomniałam teraz, ale nagrywałam ostatnio dla Was. Piękny sweter z wełny i kaszmiru, właśnie taki w stylu Chanel i w miękkości, i w kolorystyce, i w składzie, i do tego wełniane kuloty, bardzo piękne, w takim wyrazistym kolorze, dopasujących do tego bucików, takich z tym paseczkiem z tyłu. Uważam, że ta stylizacja też jest bardzo, bardzo w stylu tej kolekcji. Teraz chyba pokażę Wam już stylizację z rzeczami takimi bardziej wieczorowymi. A, jeszcze pokażę Wam teraz, przypomnę Wam, mój taki zestaw od Avenue 303 z super składem. Między innymi jest jedwab tu, taka kurteczka fajna, zapinana na zamek i mini spódniczka. I to mam do czarnych rajstop, czarnych bucików, biżuterii i kaszmirowego swetra. To jest taka przypomnienie trochę z zeszłego roku, bo już to robiłam. Podobną stylizację w każdym razie, ale skojarzyło mi się też, bo bardzo fajne kolory, bardzo jakościowy też jest ten zestaw, więc po prostu chciałam Wam się przypomnieć z tą stylizacją, podoba mi się ona. I słuchajcie, wieczorowa również stylówka z tą sukienką od Zary, którą bardzo lubię, ona ma też dużo składu naturalnego, bawełnianą podszewkę. Pokazuję Wam to z różnymi dodatkami, także z biżuterią oczywiście, z rajstopami, w taki kojarzący się wzorek z Chanel oraz z moim płaszczem z koziej wełny, który jest odpinany w środku i jak widzicie tutaj można z niego zrobić i kurtkę, takie kurtki obszerne też były właśnie w pokazie Chanel i można zrobić z tego maksymalnie długi płaszcz prawie do kostek i takie płaszcze oczywiście też występowały, akurat chyba nie czarne, ale różne i on jest bardzo fajny, miękki, z takim właśnie ala Chanelowym włosiem, że wygląda jak tweed, a jest to taki włos kozi na wierzchu tego płaszcza. Jest to piękny płaszcz. Oczywiście to nie jest futro, tylko to jest płaszcz z takim strzyżonym włosem na wierzchu. No, a teraz jeszcze jedna rzecz. Sukienka piękna z jedwabiu marki TBA w rozmiarze S z takimi pomponikami. Ona mi się bardzo też kojarzy z Chanel. Dokupiłam sobie do niej jedwabną spódniczkę jako halkę, bo ona była trochę za krótka, żeby być bez halki. Tutaj mam paski do niej, oczywiście też te rajstopy, bo te rajstopy czarne fajnie do tego wyglądają. I pokazuję Wam też do tej sukienki, oprócz samej sukienki i akcesoriów, piękny płaszcz, który mam tutaj. Słuchajcie, kupiłam tak cudowny płaszcz maxi z dużym składem wełny, z kapturem. Patrzcie, jakie ma detale. No słuchajcie, no jest przepiękny. Nie wiem, jak Wam go pokazać, bo jest tak długi, że się nie mieści mi tutaj w kadrze, ale zobaczycie go w stylówce. Słuchajcie, jest to 70% wełna i jest podszewka wiskozowa. Prócz tego, że płaszcz ma od spodu zielony kaptur, odpinany, jest bardzo mięciusieńki. No naprawdę ta wełna, ten materiał jest no jak aksamit, słuchajcie, on jak kaszmirowy jest w dotyku. Przemiły i jest jak nowy. Słuchajcie, ten materiał jest, no jakbyście kupili nowy płaszcz, nie wierzę. Ma też pasek, który można sobie bardzo fajnie doszyć sobie tu guziczki z boku przy kieszeniach i sobie ściągnąć trochę talię, co naprawdę super wygląda. Pokażę Wam to, jeśli się jeszcze uda. Taki dodatkowy paseczek jest, który właśnie można sobie przyszywając guziki fajnie zmodyfikować. No i pokazuję Wam właśnie tą wieczorową stylówę na wierzchu z tą peleryną, z tym pięknym płaszczem. Słuchajcie, naprawdę tak się udał. Gdyby nie to, że mam ten płaszcz z koziej wełny, to 100% by został ze mną. No ale nie ma sensu wszystkiego też zostawiać, no bo wiecie, to nie mieściłoby mi się to w szafie wszystko. Moi drodzy, pokazuję Wam tu jeszcze stylówki dodatkowe, mianowicie piękną stylizację z cudowną sukienką. Ona teoretycznie jest na sprzedaż, ale nie wiem, dajcie znać, jak wyglądam, bo w sumie ona fajnie leży na mojej figurze. Jest to też z fajnym składem sukienka od Aksara Paris. Taka trochę zimowa, wyjściowa, ale właśnie ze srebrną nitką i z tym tweedem francuskim takim. Bardzo fajny krój, naprawdę fajny, więc dajcie znać. Dołożyłam wysokie kozaki i też można
dobrać tutaj bardzo fajny styl do tego. Fajne dodatki i mamy taki na przykład na święta strój, więc ja się zastanawiam, czy ją sprzedawać w ogóle, słuchajcie. Także dajcie koniecznie znać i poradźcie mi, co mam zrobić. Czy zostawiać, czy odsprzedawać. A jeszcze jest takie coś tweedowe, takie tweedowe cudo od Patrycji Pepe. Markowe, projektancka rzecz. 40 to jest 36 tak naprawdę. Krótki krop żakiecik, też były takie kolory tam. Tu Wam pokażę z moimi wełnianymi spodniami tym razem, właśnie w takim stylu luźnym. Piękna, piękna rzecz, którą również mam dla Was. Bo no, ta kolorystyka chyba niekoniecznie jest tak w 100% dla mnie. Zresztą mam dość podobną rzecz, tylko na zimę, taką z futerkiem, taką właśnie krótką. Piękny żakiet, naprawdę piękny. Jak macie XSS, to jest coś super modnego, super składem i właśnie w takim stylu, jak lubicie beże, brązy, no to mega, mega zdobycz. No i wygląda na to, że dotarliśmy do końca w takim razie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejne filmy. Będą też jacyś projektanci później w sezonie. Natomiast następne filmy będą taki rajd po Bochni, bo byłam w Bochni. Zobaczycie, co tam kupiłam, co mi się udało. Zobaczycie też jakieś przebitki vlogowe w którymś filmie z Kazimierza, bo też byłam w vintage shopach w Kazimierzu, na takim spacerze niedzielnym. No i zobaczycie kolejny filmik z holem lumpeksowym znowu, którym też mam przepiękne, super jakościowe perły z samych takich mega dobrych włókien. Także zapraszam na kolejne filmy, zapraszam Was na maila. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, co było wcześniej, to można też zajrzeć na Vinted Silk Design Wool. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!